Dokładnie za mną. Tutaj. Jak widzicie, rozpoczęła się rozbiórka kolejnych peronów. 5, 4 i 3. Te perony będą oddane do użytku ponownie za parę miesięcy. Natomiast zanim to się stanie, musi zostać przebudowane torowisko. A to jest realizowane trochę tam dalej. I o tym w dzisiejszym odcinku więcej opowiem. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czołem, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, a konkretnie z Warszawy Zachodniej. Jak widzicie, mocno pada śnieg. No, to mało powiedziane. Ostatnio faktycznie mamy pogodę, że wszystko się zrobiło białe. Jest biały puch wszędzie, gdzie się nie patrzy. Ale to jest aktualnie chwilowe mimo wszystko, bo jak zobaczycie na pogodę, to niedługo już będzie deszcz. Święta będą oczywiście całkowicie z pluchą, więc nie będziemy mogli patrzeć ładnie na takie białe krajobrazy. Co nie zmienia faktu, że to, co chyba nas najbardziej dzisiaj interesuje w odcinku, to jest oczywiście nowe torowisko Warszawy Zachodniej, które jest po stronie zachodniej, Warszawy Zachodniej. Tutaj się zaczyna obiekt M03, który jest dosyć ciekawy i który już po części został oddany do użytku i o nim właśnie dzisiaj powiem w materiale. Macie też dzisiaj projekty mniej więcej i schematy, abyście wiedzieli, gdzie w danym miejscu znajduje się torowisko, o którym właśnie mówię i co się właśnie tutaj znajduje. Teraz patrzymy w kierunku Warszawy Zachodniej, ponieważ jest ta śnieżyca, to trochę słabo widać wieżowce Warszawy, gdzie są, ale tam lekko się przebijają. Głównym celem tego obiektu i tego miejsca są trzy tory na dole, z czego dwa tory to jest 1D i 2D jako linia KDP, czyli kolej dużych prędkości w kierunku Łodzi, lotniska tego CPK i tak dalej. I trzeci tor 2-3, który bezpośrednio jest na Warszawa czyste. Co warto podkreślić, to dwa tory właśnie w kierunku KDP będą puste, nie wiadukty tutaj są, powstały tunele i tak dalej, a na górze nad tym wszystkim znajdują się no, raptem 6 torów, które tutaj bardzo ładnie sprowadzają cały ruch, ale ważne jest to, że linia właśnie KDP jest w ten sposób schowana tutaj pod tym wszystkim i bezpośrednio będzie mogła ominąć jakikolwiek ruch, nie krzyżując się i nie blokując ze szybkim wjazdem i wyjazdem z Warszawy Zachodniej, więc to jest chyba najważniejszy element, jeżeli chodzi o to miejsce. I tam prace są już faktycznie przy budowie już tylko i wyłącznie pod ziemią, bo na górze większość torowisk jest. Kolejny obiekt, który właśnie widzimy, to jest obiekt M02. Bardzo długi, bardzo lekka pochyła rampa, którą tu właśnie widzimy, łączy linię radomską z Warszawą Zachodnią, a konkretnie z pociągami podmiejskimi dalekobieżnymi, po prostu z środka torowiska wjazdowego na stację Warszawa Zachodnia. Ten tor, nad którym właśnie teraz lecimy, jest o tyle ciekawy i ten wiadukt, że jest pod bardzo mało łukiem wjeżdża właśnie w kierunku tego wiaduktu, który tam już widzimy na dalekim krańcu. Przy okazji tutaj też są bezpośrednio semafory, które są ustawione na samym obiekcie z boku. Jeszcze nie mają tutaj jakkolwiek właśnie ani sieci trakcyjnej, ani torowiska, bo nawet zasypki od prawej strony tutaj, jak widzicie, jeszcze oj, przepraszam, nie ma. Ale to, co jest ważne, to jest to, iż na dole tor już jest. I ten na dole tor to jest bezpośrednio tor 1S z stacji Warszawa-Włochy. To jest o tyle ważne miejsce i o tyle ważny tor, że on przejeżdża całkowicie właśnie również po MŁK-u pod tym torem, który jedzie w kierunku linii radomskiej. Dzięki temu pociągi mogą bezpośrednio wjeżdżać na nową część Warszawy Zachodniej, pomijając to wszystko. Również tutaj, tym najbardziej po prawej stronie teraz z tego ujęcia torem, pociągi mogą przejeżdżać i objeżdżać cały plac budowy, jeżeli chodzi o wiadukt M01, o którym za chwilę powiem. I to jest jedna z właśnie z tych głównych kluczowych rzeczy, która faktycznie tutaj powstaje. No i ponieważ ruch już się odbywa pod tym wiaduktem, pod tym obiektem, to całość może przyspieszyć, jeżeli chodzi też o ruch kolejowy. Dalej, jak widzicie, możecie też zobaczyć na tych schematach, które tutaj Wam pokazuję. W tymże miejscu, jak teraz się patrzymy, mamy dwa tory.
Jeden jest już faktycznie oddany do użytku i to łatwo zobaczyć po tym, jak jest, gdzie jest sieć trakcyjna i który tor się kończy ślepo, a który tor jest odśnieżony całkowicie. Tutaj jeszcze będzie jeden tor, który będzie bezpośrednio odchodzić w kierunku właśnie linii nadomskiej i on tutaj znika powoli na ten wiadukt, a ten na wprost teraz tor, który się ciągnie, on jest już oddany do użytku, po nim już pociągi faktycznie jeżdżą i to jest tylko i wyłącznie właśnie przejazd bezpośrednio do nowej części Warszawy Zachodniej, czy też na peron 9 da się po nim wjechać. A tutaj mamy obiekt MZ01. Jest to bardzo ciekawy wiadukt, który został całkowicie nasunięty, co mogliście zobaczyć w poprzednich moich materiałach na kanale, w formie timelapsa i ogólnie jak tutaj ten cały proces wyglądał. Najpierw został nasunięty na stary wiadukt, po czym wiadukt został wyburzony pod nim już bezpośrednio, kiedy on stał na tym. I teraz, jak widzicie w środku, jest całkiem pusty. No wiadomo, śnieg oczywiście nie pomaga. Sieć tutaj trakcyjna nie jest na razie jeszcze oczywiście ustawiona, bo najpierw musi powstać torowisko, podtorze, zasypka z pozostałych elementów, przyłączenia, cała detalacja, części techniczne, kablowanie i tak dalej. To wszystko aktualnie się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o tenże obiekt i to właśnie teraz tutaj jest prowadzone. Oczywiście ruch pieszy na tym wiadukcie jest całkowicie zabroniony, jeżeli chodzi po oddaniu do użytku, bo to jest tylko wyłącznie wiadukt dla pieszych. Małe przejścia po bokach są, ale to są bardziej przejścia techniczne niż dla pieszych, co warto podkreślić. I na tym wiadukcie, jak widzicie, on jest bardzo wysoki. To widzicie, no on jest tak samo, jest po to tak wysoki, aby po prostu utrzymać całą siłę nośną, cały ciężar, jak tutaj będzie wjeżdżać pociąg w jednym miejscu, żeby się oczywiście to nie zawaliło, a na samym wiadukcie będą się znajdowały dwa tory, z czego nawet jeden rozjazd właśnie w kierunku tego tora z łącznikiem na sam środek Warszawy Zachodniej. To powstaje tutaj. Teraz te dwa tory, które tutaj się będą znajdować, to są tory 2R i 1R. Kolejno patrząc od prawej, to jest 2R, następnie jest 1R i to są bezpośrednio tory w kierunku linii radomskiej. I te tory, w teorii oczywiście, mają zostać oddane do użytku jakoś mniej więcej w pierwszym, drugim kwartale 2023 roku. I o tyle to jest ważne, że dzięki temu wiaduktowi i kolejnemu zjazdowi pociągi będą mogły zjechać bezpośrednio z linii radomskiej, czyli na przykład z Piaseczna do peronu 9 Warszawy Zachodniej i dalej na przykład w kierunku Warszawy Młynów czy Warszawy Gdańskiej i dalej do Legionowa. Dzięki temu linia S4 SKM będzie mogła właśnie po nim przejechać, co jest oczywiście ważną informacją, a mało tego, będzie zamknięty kolejny tor. Będzie zamknięty z tego co kojarzę mniej więcej tor 3R i jeszcze jeden właśnie z linii radomskiej, tak aby jakikolwiek ruch z Radomia był właśnie tylko i wyłącznie po tym wiadukcie oddany, przepuszczony, a pozostała część będzie przebudowana w ramach również przebudowy tutaj torowisk w tymże miejscu, więc to będzie w ten sposób, że zostaną oddane do użytku dwa nowe tory, 2R i 1R i zostaną zamknięte dwa stare tory z linii radomskiej. Także to nie jest tak, że coś jest oddawanego do użytku i nic nie znika. Też coś będzie znikać, ale to oczywiście jest element przebudowy i domyślam się, że większość z Was, którzy tutaj oglądają, to są zniesmaczeni tą przebudową, ile to może trwać, jak długo i że czemu cały czas w Warszawie coś się buduje. No uwierzcie mi, mam nadzieję, że te przebudowy wszystkie zmienią się na to, że faktycznie będzie lepiej się podróżowało po Warszawie i wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie, jeżeli chodzi o komunikację, że będzie lepiej. To nie jest tak, że Warszawa będzie wiecznie placem budowy. Oczywiście przez najbliższe 10 lat tak będzie wyglądać, bo mamy teraz przebudowę Warszawy Zachodniej, później przez 3-4 lata będzie przebudowa Warszawy Wschodniej, a następnie będzie przebudowa linii średnicowej, która jest zaplanowana na mniej więcej 5 lat, co właśnie nam daje około już 10 lat, bo trzeba pamiętać jeszcze o opóźnieniach. I tak to będzie tutaj przepraszam, wyglądać. Więc no, trzeba się uzbroić w cierpliwość, jeżeli chodzi o przebudowy, ale oj, przepraszam, nie jest tak źle. Powiem szczerze, że jak tutaj ja czasami jeżdżę w różne rejony na tej trasie, to nie jest tak źle. Tutaj warto zaznaczyć, na samym dole ten właśnie czarny element, który już znika na ekranie, to jest największy rozjazd o największym łuku, jeżeli chodzi o Warszawę. Łuk jest tam naprawdę ogromny, z tego co pamiętam, to jest mniej więcej promień łuku, to jest około 2500 metrów, co czyni go łuk rozjazdem o bardzo dużej prędkości.
z jaką można go przejechać. To jest oczywiście duża zaleta, bo to jest oddalony dosyć daleko od Warszawy Zachodniej rozjazd, dzięki czemu pociągi będą mogły szybciej dojechać do samej stacji, a to jest głównie rozjazd mimo wszystko dla pociągów dalekobieżnych, bo też on prowadzi na perony dalekobieżne Warszawy Zachodniej, oczywiście już tej nowej pod dachami. To by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Zapraszam do wspierania, bo wtedy niektóre filmy są wcześniej, chociaż teraz mam problem z tym, bo akurat mało spałem dzisiaj, dlatego ten film jest tak późno. No i projekty dla Was specjalne zrobimy, abyście mogli zobaczyć to wszystko. I już niedługo. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale, najprawdopodobniej z łódzkiej średnicy. Cześć!